Piątek, 19 tydzień zwykły. Pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela jest przepięknym tekstem, mową Boga do swojego narodu Izraela, przedstawiającą Izrael jak kobietę, która najpierw była dzieckiem małym, odrzuconym, można powiedzieć niechcianym, ale została przygarnięta przez Boga, karmiona, wyrosła, urosła na wspaniałą dziewczynkę, kobietę. I on przygarnął tę kobietę, ożenił się z nią, można powiedzieć. Dał jej bogactwo, dał jej wspaniałe, fantastyczne życie. I ona, jak mówi Ezechiel, zaufała swojej piękności i wyzyskała swoją sławę na to, by uprawiać nierząd. A więc wszystko dostała od Boga przez, powiedzmy, 20-30 lat życia. I zbudowana przez Boga, wyniesiona do wielkości przez Pana Boga, obdarowana całkowicie przez Pana Boga, wykorzystuje to piękno i to bogactwo i to wszystko, co ma na to, by Boga zdradzać. Niesamowite czytanie, niesamowity obraz, bo pokazuje, że każdy z nas przecież w życiu ma wszystko to, co ma dzięki Panu Bogu. To, że jeszcze żyjemy, żeśmy nie umarli, to, że jesteśmy zdrowi, a nie pochorowani, to, że doszliśmy do takiego miejsca, a nie innego, to wszystko dzięki łasce Bożej. I bardzo często, osiągnąwszy wielkie szczyty sławy, sportu, pieniędzy, czegokolwiek, zapominamy o Bogu, wstydzimy się Pana Boga. Nie potrafimy po prostu uczciwie powiedzieć, to mam dzięki Bogu. Czasem zapominamy o rodzicach, ale jeszcze częściej zapominamy o tym, że Bóg jest w tym wszystkim. Ale piękne jest to, jak Pan Bóg reaguje. Pan Bóg nie mówi, że się zniszczy, że się zemści, albo że ukaże swoją żonę, to swoje dziecko. Mówi nie. Ja wspomnę o przymierzu, które z Tobą zawarłem za dni Twojej młodości i ustanowię z Tobą przymierze wieczne. I że będziesz się wstydziła, abyś pamiętała i wstydziła się, gdy Ci przebaczę wszystko, co uczyniłaś. Bardzo ciekawe sformułowanie, bo pokazujące, że Pan Bóg mówi, ja będę Ci jeszcze bardziej wierny. Nawet jeżeli odeszedłeś ode mnie, ja Ci będę jeszcze bardziej wierny, jeszcze bardziej zawrę z Tobą przymierze, żebyś Ty rozpoznała, żebyś widziała, że rzeczywiście jestem tym, który Cię kocha. Przebaczenie jest formą środka leczniczego drugiego człowieka. Przebaczenie jest formą, która może drugiemu człowiekowi dać do myślenia. Przebaczenie i wierność pomimo wszystko jest drogą, którą Pan Bóg stosuje do każdego z nas. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wejść na tę drogę do innych? Czy mamy taką siłę w stosunku do każdego człowieka, który nas zdradził, który nam zrobił krzywdę? Czy potrafimy być wierni pomimo wszystko i kochać pomimo wszystko? Bardzo mocne słowa, ale tak naprawdę bardzo pocieszające przynajmniej ze strony Pana Boga, że Bóg nam będzie wierny. Nawet jeżeli my wykorzystamy to wszystko, co nam dał, przeciwko niemu samemu. Psalmista już w pierwszych słowach mówi, oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufam i bać się nie będę. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Ile w życiu trzeba przejść, żeby dojść do takiego przekonania, że tylko Bóg może dać mi wolność. Ja sam sobie wolności nie dam. Pieniądze mi nie dadzą całkowitej wolności. Koledzy i relacje nie dadzą mi całkowitej wolności. Żadne państwo, żaden układ nie da mi całkowitej wolności. Tylko Bóg jest moim zbawieniem. Tylko Bóg może mi dać całkowitą, absolutną wolność. Ewangelia mówi o Jezusie i dyskusji faryzeuszu z Jezusem na temat kwestii rozwodów małżeńskich. Czy można oddalić żonę, czy można się rozwieść, czy można się nie rozwieść. Jezus przypomina te pierwsze stronice Biblii, że po to człowiek się żeni, żeby być z drugim, po to wychodzi za mąż, żeby być. Że jeśli człowiek Bóg złączył, to człowiek tego nie powinien rozdzielać. Ale przeczytajmy tę Ewangelię w kontekście w świetle pierwszego czytania. I w pierwszym czytaniu świetnie pokazał Pan Bóg przez Ezechiela, że On będzie wierny pomimo tego, że my nie jesteśmy wierni. I bardzo często ludzie odchodzą w małżeństwie, czy rezygnują w małżeństwie, czy spierają się w małżeństwie, bo właśnie nie potrafią wybaczać jak Bóg.
nie potrafią wybaczać, nie potrafią po prostu przyjąć przebaczenia, nie potrafią zrozumieć, że człowiek jest słaby, człowiek jest grzeszny, ale jeżeli po prostu będziemy próbować to naprawiać, będziemy próbować rozmawiać, będziemy próbować wybaczać sobie nawzajem, może nawet cierpieć z powodu tego, z tego trudu wybaczenia, ale trwać przy sobie, to wtedy stworzymy głębokie, mocne i trwałe małżeństwo. Nie ma wierności małżeńskiej bez wybaczenia. Tak można by w kluczu tych dzisiejszych czytań odnieść się do Ewangelii. Czy można oddalić żonę? Pytają faryzeusze. Jezus zadałby pytanie, czy można jej nie wybaczyć? Czy nie lepiej byłoby tak, żebyśmy jednak wybaczali mężowi żonie? Czy jednak nie lepiej byłoby tak, gdybyśmy nasze relacje opierali na pojednaniu? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.